Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Szpital Calmedica, Kalisz, ulica Częstochowska 71-75 informuje, że prowadzi rejestrację do poradni specjalistycznych. Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych. Poradnia leczenia zeza. Poradnia otolaryngologiczna i urologiczna. Poradnia chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Poradnia stomatologiczna i protetyki stomatologicznej. Szpital Calmedica. Poradnie i oddziały specjalistyczne. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 62 502 46 61. www.calmedica.com.pl. Jest poniedziałek, 27 listopada. Agnieszka Gierszy, dobry wieczór. Zaczynamy nowy tydzień z wiadomościami z Kalisza, a dziś w programie co z obwodnicą Kalisza? Prezydent apeluje do urzędów i polityków. Sezon grzewczy w pełni, coraz więcej zgłoszeń do Straży Miejskiej. Awantura na balu Andrzejkowym, w ruch poszedł nóż. Odszedł Paweł Kołeczko, kierownik schroniska dla bezdomnych mężczyzn, człowiek o wielkim sercu. Przed nami kolejna edycja prestiżowego wokalnego konkursu. A oto szczegóły. Czekamy i czekamy, wkrótce zmieni się rząd i czekać będziemy nadal. Przeciągają się formalności związane z obwodnicą Kalisza. W tej sprawie po raz kolejny interweniuje prezydent miasta. Gdy we wrześniu 2020 roku na parkingu w Kokaninie posłowie PiS i wiceminister infrastruktury podpisywali uroczyście umowę na budowę obwodnicy Kalisza, wydawało się, że od tej od lat oczekiwanej inwestycji dzieli nas tylko kilka drobnych formalności. Ale formalności te, m.in. wybór konkretnego wariantu, protest władz Nowych Skalmierzyc, niezgoda różnych środowisk co do jej przebiegu, ciągną się w nieskończoność. W marcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Kalisza. We wniosku wskazany został wariant piąty inwestycji jako wariant najkorzystniejszy zgodnie z protokołem COPI. Ostateczny przebieg obwodnicy Kalisza określony zostanie w powyższej decyzji wydanej przez RDOŚ. Informował 18 października Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wariant numer 5 zakłada budowę obwodnicy niedaleko poza granicami Kalisza, od węzła w Ociążu, pomiędzy Trkusowem a Biskupicami na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. To jest prosta zasada, że te obwodnice robi się poza granicami miasta. I szanowni Państwo, to jest logiczne, bo takie drogi to się buduje w perspektywie nie na dzisiaj i nie na 5 lat, tylko na 30, 40, 50. I ta droga, im ona pójdzie dalej od Kalisza, tym da naszemu miastu i w ogóle, ale również Nowym Skalmierzycom, bo jakbyście zobaczyli, jak ta droga biegnie, to ta droga da oddech całej tej części miasta, bo tu się zaraz już ten cały rozwój przestrzenny zbliża do tej drogi. Pan prezydent pokaże Państwu, ja to wytrzymam, ewentualnie będzie lepiej widać. Jeżeli ta droga by tutaj pobiegła, to wszystko, ten cały rozwój, on się tutaj zaraz zatrzyma, a za drogą można powiedzieć, że te tereny zostają w cieniu jakby tej drogi, tak? Natomiast to, że my ten Gniazdów, Boczków, te wszystkie miasta tu wciągniemy jakby do tej części, która może korzystać jakby z dobrodziejstw tej ulicy. Szanowni Państwo, to jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, o którym nie ma mowy. Cała ta droga w tej chwili, która jest drogą krajową, cały ten odcinek, Szanowni Państwo, cały ten odcinek drogi, którą w tej chwili jedziemy do Skalmierzyc, aż do tych dużych zakładów tam, cały ten odcinek traci swoją rangę drogi krajowej
i jest, staje się drogą samorządową. W związku z tym my możemy wykorzystać ją do aktywizacji tych terenów. To jest wielkie, my dostajemy wspaniałą drogę praktycznie za darmo. Mija 8 miesiąc, od kiedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoznaje tę sprawę i nadal nie ma decyzji. Dla tak dużych inwestycji procedury przygotowawcze trwają długo, nawet dłużej niż sama budowa. Dlatego tym bardziej trzeba tej sprawy pilnować. Wystąpiłem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z apelem o jak najszybsze wydanie tak zwanej decyzji środowiskowej. Dokument ten jest niezbędny do ogłoszenia przetargu, a potem rozpoczęcia budowy tej niezwykle ważnej dla Kalisza i całego regionu drogi. Do wszystkich polityków apeluję o wspieranie działań zmierzających do powstania obwodnicy. Wkrótce za to ruszy budowa 4-kilometrowego odcinka obwodnicy Kępna w drodze S11, a zaplanowane są już kolejne odcinki tej trasy. Ta droga ma więcej szczęścia niż droga krajowa nr 25 i to ponad politycznymi podziałami. Politycy PO z Poznania uważają S11 za przełom rozwojowy dla Wielkopolski. Za rządów PiS również ta droga miała większy priorytet niż krajówka nr 25, co widać po tempie prac w okolicach Kępna. Według kalendarza inwestycyjnego rządowego programu budowy 100 obwodnic, który ogłosił premier Mateusz Morawiecki, pierwsze łopaty pod obwodnicę Kalisza miały być wbite w 2024 roku, a 19-kilometrowa obwodnica naszego miasta miała być przejezdna w 2026 roku. Kaliska Straż Miejska sprawdza, czym Kaliszanie palą w piecach i przypomina, czym po ostatnich zmianach przepisów można ogrzewać mieszkanie, a jakie paliwa nadal są zabronione, a za palenie odpadami grożą wysokie kary. Stare opony, meble, tworzywa sztuczne czy inne śmieci. Niby każdy wie, że nie można takich rzeczy w piecach spalać, ale gdy tylko zaczyna się sezon grzewczy, do strażników miejskich zaczynają w tym temacie spływać zgłoszenia i niestety problem palenia odpadami w piecach nadal jest powszechny. Niestety cały czas spotykamy się z sytuacjami, w których strażnicy miejscy ujawniają, że mieszkańcy Kalisza dalej palą odpadami. Są to najczęściej plastikowe butelki, folie, ubrania, stare meble. A więc przypominamy mieszkańcom Kalisza o zakazie spalania odpadów. Jest to przede wszystkim niebezpieczne. Takie materiały powinny być spalane w odpowiednich urządzeniach, a nie przy domowych kotłach grzewczych. Takie spalanie może nawet doprowadzić do zagrożenia zdrowia i nawet życia. Najczęściej dowodem na to, że właściciel ogrzewa dom niedozwolonymi odpadami, jest wydobywający się z komina czarny dym. W wielu przypadkach z pewnością ludziom wciąż brakuje świadomości o zagrożeniach, jakie za tym idą. Z drugiej strony tak jest po prostu tanio. Strażnicy miejscy są jednak nieugięci, a rezultatem ich działań są już pierwsze mandaty. W przypadku spalania odpadów strażnicy miejscy są bezwzględni. Na chwilę obecną nie ma żadnych pouczeń w tym temacie, a więc jeżeli ujawnimy nieprawidłowości, wówczas stosujemy postępowanie mandatowe. Już w chwili obecnej odnotowano interwencję, gdzie wystawiono maksymalny mandat karny w kwocie 500 zł. Straż Miejska przypomina, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od 6 rano do 22. Natomiast na terenie, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, przez całą dobę. Interwencja służb na Andrzejkowej Zabawie w jednej z restauracji w regionie, w miejscowości Biała Panieńska, tuż za granicą powiatu kaliskiego, doszło do kłótni między dwoma mężczyznami. Jeden z nich chwycił za nóż. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Biała Panieńska za Zbierskiem na granicy powiatów kaliskiego i konińskiego. Policja zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o 1:10. Jak informuje konińska policja, podczas imprezy doszło do nieporozumień między dwoma mężczyznami. 40-latek ugodził nożem 39-latka. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Sprawca został zatrzymany. 39-latek został ugodzony nożem dwukrotnie –
w ramię i biodro. 40-latek to mieszkaniec Konina. Poszkodowany pochodzi z Kazimierza Biskupiego. To powiat koniński. Obaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Jak przekazuje nam policja, 40-latek najprawdopodobniej będzie odpowiadał za uszkodzenie ciała. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. W weekend dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje Paweł Kołeczko, prezes Kaliskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Każdy, kto miał to szczęście go poznać, z pewnością powie o nim: szlachetny, skromny, pełen dobra człowiek. Pan Paweł zmagał się z chorobą nowotworową. Mimo zdrowotnych przeciwności do końca dbał o swoich chłopaków. Miał 67 lat. Paweł Kołeczko przez ostatnie lata kierował schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn imienia Świętego Brata Alberta. Choć było to bardzo trudne zadanie, on potrafił połączyć wymagania wobec bezdomnych z wyrozumiałością i wiarą w drugiego człowieka. Z żoną Dorotą tworzył wspaniałe małżeństwo, był troskliwym ojcem i dziadkiem. 2 lata temu przeprowadziliśmy z panem Pawłem wywiad, wtedy od roku walczył z rakiem. Mimo swoich problemów nie zostawił schroniska, starał się jak mógł, by dobrze funkcjonowało. Ze swoimi chłopakami, jak sam nazywał mieszkańców schroniska, łączyła go silna więź. Ja nie myślę o chorobie, jak wracam do domu, to żona nieraz do mnie mówi, jak tam samopoczucie, jak to wszystko. Mówi, ale widzę, że wróciłeś ze schroniska i jest wszystko okej. Mówi, bo ty tym żyjesz, ty tymi ludźmi żyjesz. Mój telefon jest czynny 24 godziny na dobę. Chłopacy mają mój numer. Oni dzwonią do mnie, oni piszą SMS-y, piszą mi dobranoc, panie Pawle, dzień dobry, panie Pawle. Znowuż mi się miękko robi, bo to takie, takie jest po prostu ludzkie. A to, że mam chorobę, no jak to mi kiedyś jeden z moich mieszkańców napisał, mówił, napisał mi tak: panie Pawle, tego z kropeczki musi pan załatwić, nie ma innej opcji. Ja w sobie to oprócz tego, że jestem kawał faceta, może po tych hormonach jeszcze większy się robię, ale chcę pani powiedzieć, że no miękki jestem, w środku jestem miękki i ja tego wcale nie ukrywam. I chłopacy też wiedzą, że jak mają problemy, to nieraz przychodzą tu, no to we dwoje nam... Oni płaczą i ja zawsze mówię, jak facet płacze, to ma serce. Pan Paweł nie widział w nich tylko mężczyzn z życiowymi trudnościami, a przede wszystkim widział w każdym z nich człowieka, w którym jest dobro i on potrafił to dobro z nich wyciągać. Trzeba odnaleźć w każdym człowieku ten wymiar, gdzie on jest dobry, nie gdzie jest zły. Czy wiadomo, co będzie ze mną, co będzie z panią, co będzie tu z panem operatorem? Nikt z nas tego nie wie, co będzie jutro. Trzeba być po prostu człowiekiem życzliwym i moja dewiza to jest taka: kochać ludzi. Bo jeżeli ty kochasz ludzi, oni cię prędzej czy później też pokochają. Oni ci będą mieli szacunek dla ciebie. Pan Paweł odszedł w sobotę. Miał 67 lat. Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy wyrazy współczucia. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Pawła Kołeczko zaplanowano na sobotę 2 grudnia. O szczegółach poinformujemy w środę. Przed nami 5. już edycja Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Viva Kalisja, który służy wypromowaniu studentów i absolwentów uczelni muzycznych. Impreza ta już na stałe wpisała się w krajobraz kulturalny Kalisza. Wielu śpiewaków traktuje ten festiwal jako trampolina do poważnej kariery operowej. Najlepszym tego przykładem jest Magdalena Stefaniak, która obecnie współpracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową. Start kolejnej imprezy, która myślę, że już na stałe wpisała się w ten taki krajobraz kulturowy, kulturalny Kalisza, to konkurs wokalny Viva Kalisja, który w tym roku będzie miał swoją 5. edycję. Mamy wszyscy w pamięci ostatni konkurs, który stał na bardzo wysokim poziomie i mam wrażenie, że jest to również impreza, która przyciąga bardzo dużo tutaj miłośników tego typu muzyki. Za sukcesem tego wydarzenia stoi Fundacja Arte Ewa, prowadzona przez Ewę Iżykowską-Lipińską, światowej sławy śpiewaczkę, aktorkę, wykładowczynię Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a przede wszystkim wyróżniona tytułem honorowy obywatel miasta Kalisza. Zmierzam do tego, że teatr operowy się stał modny. Że to, co myśmy tutaj wykreowali w Kaliszu, już w tej chwili 5. konkurs Viva Kalisja,
No też przy okazji nabiera rangi, bo okazuje się, że to nie jest jakiś tam mały konkurs gdzieś dla jakichś 5 śpiewaków, tylko to jest bardzo potrzebna sprawa dla młodych artystów, którzy dzisiaj nie mają tego, co się nazywa tak pięknie po amerykańsku recognition, czyli rozpoznawalności, co dla nich, dla artystów jest sprawą numer jeden. Artysta musi zaistnieć. Tego typu konkurs jest absolutnie niezbędny dla młodych śpiewaków. Po pierwsze, po to, żeby sprawdzić swoje umiejętności, zderzyć się z innymi artystami, zawalczyć o nagrodę, ale jednocześnie sprzedać się. Viva Galicia ma już rangę prestiżowego wydarzenia, na który przyjeżdżają najwięksi dyrektorzy oper, na przykład poznańskich czy opery łódzkiej. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 34 śpiewaków z Chin, Ukrainy oraz Polski. Koncert laureatów odbędzie się w najbliższy piątek, 1 grudnia o godzinie 19 w sali koncertowej Filharmonii Kaliskiej, auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie zabrzmią najpiękniejsze arie z oper wielkich mistrzów. Bilety na to wydarzenie kosztują 50 zł normalne i 35 zł ulgowy. Kaliska Rada Kobiet zaprasza na kolejne otwarte spotkanie w ramach cyklu Wieczór Kobiet. Tym razem tematem wydarzenia będzie intymność. Spotkanie odbędzie się już w najbliższą środę, 29 listopada, w Akceleratorze Kultury Początek od godziny 18. I na koniec sprawdźmy prognozę pogody. Choć nie ma jeszcze ani kalendarzowej, ani astronomicznej zimy, to warunki już na to wskazują. Przymrozki i śnieg to prognoza na najbliższe dni dla Kalisza i okolic. Oto szczegóły. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą minus 3 stopnie Celsjusza. Na niebie pojawi się mnóstwo chmur, wiatr będzie słaby. W nocy temperatura spadnie do minus 4 stopni. Niebo pozostanie zachmurzone, a wiatr słaby. We wtorek słupki rtęci wskażą minus 2 stopnie poniżej zera. Niebo będzie pełne w chmurach, wiatr może wiać z prędkością do 45 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do minus 5 stopni. Niebo zapowiadane jest na umiarkowanie zachmurzone, wiatr trochę osłabnie. W środę o poranku termometry pokażą minus 6 stopnie Celsjusza. Synoptycy zapowiadają umiarkowane zachmurzenie, wiatr może wiać w porywach do 50 km na godzinę. Za dnia temperatura wzrośnie do minus 2 stopni. Niebo pozostanie zachmurzone, wiatr może trochę stać się silniejszy. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Niezmiennie zachęcam do odwiedzania naszego portalu faktykaliskie.info. Tu na bieżąco możecie śledzić, co wydarzyło się albo będzie się dziać w Kaliszu i regionie. Dziękuję za wspólny czas, życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 to ważny instrument wsparcia rozwoju regionalnego. Przyczynia się do powstania miejsc pracy na wsi, ale przede wszystkim pomaga poprawić jakość podstawowej infrastruktury, z której codziennie korzystają mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Bezpieczne drogi, czyste środowisko, dobre warunki do handlu lokalnymi produktami rolnymi, atrakcyjne miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, ochrona wielu zabytków przed zniszczeniem. To cele, które z powodzeniem udaje się realizować w naszym regionie dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie trafia nawet do najmniejszych zakątków regionu i zmienia na lepsze oblicze wielkopolskich wsi i małych miasteczek. Przez ostatnie 8 lat wdrażając program rozwoju obszarów wiejskich przeznaczyliśmy 790 milionów złotych z Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich. Dzięki temu powstało wiele ważnych przedsięwzięć. Powstały nowe drogi, wymieniliśmy wodociągi, kanalizacje, ale powstały również świetlice wiejskie, domy kultury, targowiska, place zabaw, szereg innych niezbędnych i ważnych inwestycji. Gmina Lądek dzięki udanej współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego
dzięki środkom pozyskanym z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowała 3 bardzo ważne inwestycje drogowe na drogach gminnych w miejscowościach Ratyń, Ciążeń i Ląd. W ramach programu przebudowaliśmy stację uzdatniania wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu oraz wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w Lądku. Obecnie realizujemy kolejny projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lądek. Warto wspomnieć również o przebudowie gminnego ośrodka kultury w Lądku, który został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w panele fotowoltaiczne. Środki unijne pomogły pięknie zagospodarować rynek w Lądku, przy którym znajduje się gminny ośrodek kultury. To jedna z wizytówek naszej gminy. Staramy się jako samorząd miasta i gminy Grabów nad Prosną pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji, jak i wielu innych ciekawych projektów. Taką szansę dał nam właśnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mieszkańcy zyskali piękne świetlice, zadbaliśmy o środowisko naturalne, poprawiliśmy infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną i kulturalną. Niewątpliwie zrealizowane projekty przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców i ich integracji. Chcemy nadal pozyskiwać fundusze zewnętrzne, tak aby dbać o rozwój miasta i gminy Grabów nad Prosną. Jest to dla nas priorytet. Pozyskane wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w gminie Wągrowiec przeznaczone jest na realizację oczekiwanych społecznie inwestycji. Dzięki środkom unijnym poprawiamy stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zrealizowaliśmy modernizację stacji uzdatniania wody i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodza. Wybudowaliśmy blisko 5 km dróg asfaltowych w miejscowościach Łaziska, Bartodzieje Kopaszyn, Łęgowo, Rudnicze. To zakończone już inwestycje, a wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi Toniszewo-Grylewo. W 2022 roku otrzymaliśmy ponad 3-milionowe dofinansowanie na realizację kolejnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowaliśmy świetlicę wiejską w Ludwikowie, wybudowaliśmy świetlicę wiejską w Werkowie oraz zmodernizowaliśmy dom wiejski w Ochodze. Ważną inwestycją było wybudowanie częściowo zadaszonej strefy handlowej i utworzenie miejsca do sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych na targowisku w Łeknie. Inwestycje realizowane przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyspieszają rozwój naszych miejscowości. Pozytywnie wpływają także na wizerunek wsi, a dobry odbiór społeczny inwestycji utwierdza nas w przekonaniu co do słuszności wybranych zadań. Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naszej gminie trwają prace m.in. nad uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna i jej prawidłowe utrzymanie mają wpływ na jakość środowiska, szczególnie wodnego, na terenie gminy Wiewo. W 2017 roku urządziliśmy place zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wiewo. Przebudowaliśmy też wiejskie domy kultury w miejscowościach Wiewo, Zaborówiec oraz Brenno. Od czasu otwarcia obiektów odbyło się w nich już wiele imprez kulturalnych oraz uroczystości okolicznościowych. Łączna kwota skutecznie pozyskanych dofinansowań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy Wiewo to ponad 6 milionów złotych. Dzięki realizacji projektów jakość życia na obszarze wiejskim ulega znacznej poprawie. Wiele zadań infrastrukturalnych udało się zrealizować dzięki oddolnej inicjatywie LIDER. Już wkrótce będziemy wdrażać kolejne strategie rozwoju w ramach wielofunduszowości, co pozwoli na dalszy, zrównoważony rozwój naszego województwa.